Tytuł kursu: Roboty okładzinowe. Moduł: Narzędzia do wykonywania robót okładzinowych. Temat: Narzędzia do cięcia i docinania oraz ich użytkowanie. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję, że zgodził się Pan poświęcić nam chwilę czasu i opowiedzieć na temat narzędzi do cięcia i docinania okładzin. Witam. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby powiedział nam Pan o narzędziach do cięcia i docinania, z którymi możemy mieć styczność podczas wykonywania robót okładzinowych. Proszę nam zatem powiedzieć, czy możemy na wstępie dokonać jakiegoś podziału tych narzędzi. Cięcia i docinania wyrobów z surowców mineralnych i z tworzyw sztucznych dokonuje się najczęściej przy użyciu noży z wymiennymi i regulowanymi ostrzami. Natomiast cięcie i docinanie płyty wykonanych z materiałów pochodzenia organicznego ze względu na ich znaczną twardość wykonuje się przy użyciu pił ręcznych do cięcia drewna, pił o napędzie elektrycznym, np. wyżynarek, maszyn o napędzie elektrycznym w przypadku wykonywania cięć dużych elementów. Proszę nam zatem powiedzieć, w jakich przypadkach możemy zastosować piłę ręczną. Piłą ręczną wykonuje się najczęściej cięcia i docinania wyrobów po linii prostej na stanowisku roboczym w celu dopasowania ich do odpowiedniego kształtu i wymiarów. A piłą elektryczną? Do tej grupy możemy zaliczyć na przykład wyżynarki, którymi można ciąć przede wszystkim drewno, ale również miękki metal i tworzywa. Za pomocą wyżynarki można uzyskać prostą linię przecięcia lub linię przecięcia o nieregularnym kształcie, łuki i zygzaki. Narzędzie to służy także do wycinania okrągłych, prostokątnych i nieregularnych otworów. Czy mógłby Pan jeszcze powiedzieć, obrzeż to tak do wyżynarek? Do cięcia każdego z materiałów przeznaczone są odpowiednie brzeszczoty. Można je kupić oddzielnie lub w specjalnych zestawach. W zestawie znajduje się po kilka brzeszczotów do metalu, drewna i tworzywa mających różny rozmiar. Każdy brzeszczot ma zaczep służący do osadzenia go w uchwycie mocującym. Brzeszczoty do miękkiego drewna i sklejki mają ostrza drobne i gęsto rozmieszczone. Do twardego drewna i płyt pilśniowych stosuje się brzeszczoty o dużych ostrzach. Specjalny kształt ostrzy mają brzeszczoty do metalu i tworzywa. Do łuków i skomplikowanych kształtów powinno się używać tzw. brzeszczotów ślimakowych. Przed rozpoczęciem pracy warto zrobić próbne nacięcie materiału. Czy jakieś jeszcze narzędzia z tej grupy? Tak, na przykład pilarka tarczowa, która przeznaczona jest do cięcia drewna, płyt wiórowych, tworzyw sztucznych i tym podobne. Za pomocą pilarki tarczowej możliwe jest cięcie ukośne pod kątem od 0 do 45 stopni. Dla ułatwienia cięcia według zarysu w przedniej części płozy znajdują się wycięcia, karby. Przy cięciu z zerowym pochyleniem piły tarczowej do prowadzenia piły służy większe wycięcie. Przy cięciu ukośnym z pochyleniem 45 stopni należy posługiwać się mniejszym wycięciem. A co z eksploatacją? Tak, podstawowym warunkiem pracy pilarki tarczowej jest to, aby była ona w sprawnym stanie technicznym. W tym celu należy używać tylko ostrych i całkowicie sprawnych pił tarczowych, wymieniać natychmiast piły tarczowe mające rysy albo wygięcia, nie hamować piły tarczowej po wyłączeniu wiertarki przez boczne dociskanie tarczy piły, stosować bezwzględnie do piły urządzenia ochronne, klin rozdzielający, doprowadzać pilarkę tarczową do materiału obrabianego zawsze włączoną, zwracać uwagę na równomierny posuw, który zmniejszy niebezpieczeństwo wypadku i przedłuży żywotność piły tarczowej, prowadzić przewód przyłączeniowy zawsze z tyłu za pilarką tarczową, chronić pilarkę tarczową przed uderzeniami, zakonserwować piłę smarem lub olejem wolnym od kwasów przy każdej dłuższej przerwie. Czy są jeszcze jakieś narzędzia, o których mógłby nam Pan opowiedzieć? Oprócz już wymienionych, przydatne również mogą okazać się obcęgi, które służą nie tylko do wyciągania gwoździ i do przecinania miękkich drutów. Jest to narzędzie dość wielofunkcyjne, gdyż pozwala na przytrzymywanie, chwytanie i naciąganie, napinanie. Kute obcęgi ze stali narzędziowej są lepsze niż odlewane, których szczęki szybko się tępią i wyłamują. Nawet najlepszymi obcęgami nie można jednak przecinać drutów stalowych. Wkrótce się wyszczerbią.
Szczypce uniwersalne płaskie, zwane w żargonie kombinerkami, nadają się dobrze do przytrzymywania i chwytania, na przykład przy odkręcaniu śrub z uszkodzoną główką. Środkowe ostrze pozwala na przecięcie miękkiego drutu, a nawet gwoździa. Ostrze boczne służy do cięcia twardych drutów. Od szczypiec uniwersalnych wymaga się dużej wytrzymałości. Dlatego powinny być wykonane ze stali narzędziowej. Chromowane mają tę zaletę, że nie rdzewieją tak szybko. Przebijak składa się on ze stalowego chwytu ze stożkowym wydrążeniem na jednym końcu, które służy do zakładania wierteł kamieniarskich o różnych grubościach. Używa się go do wykonywania otworów w cegłach i w ścianach betonowych do osadzenia kołków. Jak każde wiertło, tak i wiertło kamieniarskie musi być ustawione prostopadle do ściany. Po każdym drugim lub trzecim uderzeniu obracamy wiertło o ćwierć obrotu. Przecinaki płaskie stosowane są, jeśli zachodzi potrzeba wykonania większych prac w murze, np. wydrążenia otworu na duży kołek, przecięcia zardzewiałej śruby lub prętów montażowych oraz do docinania materiałów do wykonania ścian. Przecinak powinien być wykonany ze stali narzędziowej. Ostrze przecinaka należy regularnie szlifować. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.